Dobrze. Moi drodzy, czyli sytuacja mamy taką, że naprzeciwko tego fragmentu, który był przeciwieczką. Naprzeciwko tego fragmentu, który był przecineczką z tym nieuczciwym zarządcą i który można by po prostu sprowadzić do tego, żeby uczniowie po prostu byli rzetelnymi w sferze finansowej, lojalnymi względem przede wszystkim Boga, a to ich zobligowuje do pewnej uczciwości elementarnej, pewnej właśnie graniu fair w związku ze swoimi zobowiązaniami, jakie podejmują. Po drugiej stronie, jak pokazałem wam, pojawia się reakcja Jezusa na reakcję faryzeuszy, którzy się z niego wyśmiewali, a zostali określeni jako chciwi. I tyle. I tak naprawdę następuje mocny zwrot tej jakby opowieści. I nagle Pan Jezus... Musimy pamiętać o tym, że faryzeusze to grupa takich ludzi, którzy właśnie deklarowała swoją jakby wierność prawu, wierność Bogu poprzez właśnie szczególnie jakby takie skrupulatne wypełnianie prawa. Uważali się za pewną taką grupę dość ekskluzywną. I nagle z tego grona jest pewna taka, po prostu powiedziałbym, bardzo chciwie zorientowana podgrupa i do nich zwraca się Jezus w ten sposób. Zakon i prorocy, czyli po tej pierwszej jakby słowach krytyki zaczyna się jakby już linia argumentacji szersza. Zakon i prorocy do czasów Jana był, a od tego czasu Królestwo Boże jest zwiastowane i każdy się do niego gwałtem wdziera. Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż z zakonu jednej kresce przepaść. Każdy, kto opuszcza swoją żonę swoją, a pojmuje z inną, cudzołoży. A kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży. A był pewien człowiek, bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Biedny zaś pewien imieniem Łazarz rzucony był przy bramie jego, obrzodzony i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahama. Umarł też bogacz i został pochowany. A w krainie umarłych, podniósłszy oczy swoje, będąc w męczarniach, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje odebrałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci, niech złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych przyjdzie do nich, upamiętają się. Odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto umarły powstał, też nie uwierzą. Dobrze, więc zwróćcie uwagę. Trudność tej całej jakby sekwencji jest taka, że jedna opowieść właściwie ma wyraźnie takie dwie cząstki, tak? Jedna rzecz to jest kwestia życia określonego dwóch bohaterów i to, że obaj po śmierci lądują w określonych sytuacjach, oraz potem pojawia się kwestia konsekwencji, dalekich konsekwencji tego, czy ktoś żył tutaj zgodnie z prawem i prorokami, zachowywał te lekcje, czy też nie. I
ta druga część po prostu koresponduje do tego, co Pan Jezus w sposób bardzo bezpośredni powiedział przeciw faryzeuszom, tak? Wy deklarujecie się jako ci, którzy są szczególnie wierni, ale wiedząc, że mówi do tej grupy szczególnie chciwej, tak? Mówi, ale wasza chciwość to próba jakby wyszarpania sobie Królestwa Bożego dla siebie przez komfort, który chcecie zabezpieczyć tylko dla siebie. Ponieważ wcześniej Jezus pokazał, chociażby na tym spotkaniu u tego lidera faryzeuszów, zaproś raczej tamtych, tak? Weź w jakiś sposób ich ciężar po części dla siebie, popracuj, aby te dysproporcje w jakiś sposób troszeczkę zasypać. Tutaj reaguje na tych skrajnie egoistycznych i pokazuje im, że to, jak idą, jest właściwie właśnie porzuceniem swojej żony w sensie prawa i zastąpienie go chciwością, które jest cudzołóstwem poprzez bałwochwalstwo, jakim jest chciwość. Tak? Czyli wiemy, że jeżeli chciwość jest bałwochwalstwem, to oni tutaj, będąc chciwi, zostają jakby wrzuceni do kategorii właśnie cudzołożników, ponieważ porzucają swoją miłość. Tą deklarowaną względem Boga przez prawo. Tak? Czyli moja sugestia dla was jest taka. Werset 18 nie jest wrzutką nic tego, nic owego na temat małżeństwa, bo jeszcze o małżeństwie wam nic nie mówiłem dzisiaj. Tak? Ale pokazuje to, że oni usiłują jakby to, co jakby usiłują sobie sami coś zaskarbić, coś dla siebie wywalczyć. W tym sensie to, co, z czym się kojarzy Królestwo Boże, z pewnym zabezpieczeniem, z pewną właściwą społecznością ludzi, oni chcą zagarnąć tylko dla siebie. Dlatego pojawia się w 16 właśnie to usiłowanie wdzierania się do Królestwa gwałtem. Tak? I po drugiej stronie pojawia się to, że w tym momencie oni opuszczając to prawo, tak? Opuszczając to prawo, które jakby nie przestanie mieć swojej wartości, tak samo jak w tej końcowej wersji, tak? Są jak ci, którzy zdradzają swoją żonę, porzucają swoją żonę, tak? Są cudzołożnikami, tak? Jeśli ktoś porzucił prawo, jakby w ich kontekście, no, staje się kimś takim. W związku z tym, na początku prawo ma swoją aktualność, jeśli chodzi o określone prawdy, które tam są zawarte. I tutaj, na samym końcu, w wersetach 27-30, znowu ten argument, że prawo ma swoją wartość, w tym kontekście zostaje powtórzone. Tak? Mają prawo, mają proroków, jeśli się tego będą trzymać, nie ma tematu. Tak? Nie zarobią na to, co ty. Tak? Nie zarobią na to, co ty, jeżeli się tego trzymają. Jeśli tego się nie trzymają, to nikt im nie jest w stanie tego. To nikt jakby nie jest w stanie uratować. Tak? Zwróćcie uwagę, że to taka trochę nawet ironia, tak? Bo mówi teraz do faryzeuszy, którzy są chciwi, w określonym kontekście, w tym realnym, tak? A posługuje się argumentem, to choćby kto z umarłych powstał, tak? Nawet ich to nie zmobilizuje, a przecież całkiem niedawno Jezus mówił o tym, że właśnie będzie odchodził, bo go pokolenie odrzuci, tak? A potem zmartwychwstanie, co nie? Więc w pewnym sensie jest tutaj bardzo wyrafinowana gra różnymi ideami. No jest pytanie po prostu, ile człowiek po prostu po przeczytaniu całego Łukasza zobaczy sobie, tak? W którym miejscu, w co jest uderzone. Co się pojawia tutaj w środku? Czyli filar jest taki. Słowa prawa i proroków zakładały miłosierdzie nad słabymi, opiekę nad nimi, niewymazywanie ich jakby ze swojej perspektywy społeczności. Były określone jakby ruchy przewidziane po to, aby ci najsłabsi byli utrzymywani. Były wezwania konkretne do tego, aby właśnie nie zamykać ręki przed tymi, którzy potrzebują.
aby się nie wstrzymywać od pożyczania i darowania, kiedy się na przykład zbliża rok umorzenia długów, nawet tym ubogim, tak? Więc cały jakby system opieki, troski był zawarty w prawie, tak? Prorocy przestrzegali właśnie przed tym, że ci wyniośli burzą porządek, bo pomijają tych słabych i żyją jakby na ich koszt albo ich wykorzystują. W związku z tym i od strony takiego przestrogi, i od strony nauki wprost te teksty mogły ich poprowadzić właściwie, gdyby chcieli być im wierni. Ale przykład jest właśnie taki. Na górze tutaj, w tym elemencie pierwszym jest pokazane sobie jakby tylko dwie strony, tak? Jest bogaty, jak żyje, i w jakim stanie jest ten ubogi. I że ten bogaty nie dostrzega tego ubogiego w sposób kompletny, całkowity, doskonały. Natomiast dostrzega go po drugiej stronie, a nawet chciałby go użyć, tak? Ponieważ on doskwiera mu coś i nagle się okazuje, że oczekiwałby od tego łazarza, żeby się właściwie, to mógłby się nim zainteresować, co nie? Co nie? To jest do końca twardziel. No ale akurat sytuacja jest tego typu, że jest nie do naprawienia, jest nie do wyprowadzenia. Innymi słowy, Jezus mówiąc do tych słuchaczy, do tych faryzeuszy, mówi tak, że porzuciliście coś, co miało być waszym jakby waszym sednem waszego poświęcenia, tak? Ale to porzucenie w kierunku jakby ku chciwości obróci się przeciwko wam, zarobicie odpłatę, od której nie jesteście w stanie uciec, z której nie będziecie się w stanie jakby wybronić w żaden sposób. I tyle. Kropka. Chciałbym oczywiście, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Za każdym razem tego typu wezwanie bardzo ostre, bardzo zdecydowane i jasno komunikujące sąd potencjalny jednak jest wezwaniem do pokuty. No ale pokutować będzie ten, kto w jakiś sposób rozpozna swój stan jako zły i zareaguje. Kto nie zareaguje, no z punktu widzenia Jezusa wygląda na to, że narazi się po prostu na konkretną stratę, to zwróćcie uwagę, bo to jest też ważne. Abraham mówi do tego bogacza: synu. To jest bardzo ciekawe, bo my chcemy widzieć pewne rzeczy bardzo zero-jedynkowo, ale Abraham tak się zwraca do tego bogacza. Tak? No to takie kolokwialne. No, sugeruję, że niekoniecznie. Sugeruję, że niekoniecznie. Dobrze. To niech nam tyle wystarczy. Nawiasem mówiąc, tekst jest bardzo fajny do przestudiowania, jest bardzo zmysłowy, plastyczny, dotykanie, lizanie, zapachy, barwy. Jeszcze jedna rzecz. Ten bogacz jest w sumie troszeczkę tak jakby zobrazowany, jakby miał przypominać być może kogoś z kapłaństwa, tak? Jego ciuchy są określonymi barwami i tak dalej. I to może być dla nas sugestia tego, co się będzie działo niedługo. Jezus bezwzględnie chyba najgorszą ocenę ma właśnie w stosunku do tej grupy, do kapłanów. Wcześniej przy Samarytaninie również to kapłan był i Lewita był pokazany jako ten, który w ogóle nie zobaczy, nie jest w stanie dojrzeć człowieka w tym cierpiącym. I jeżeli tutaj byłaby ta sama sugestia, to byłoby to stopniowe przygotowywanie czytelnika na to, co będzie się działo w Jerozolimie, kiedy dojdzie do zderzenia fizycznego pomiędzy Jezusem a kapłaństwem i Radą Najwyższą. Dobrze. Musimy iść dalej. Jest oczywiście mnóstwo rzeczy, które tutaj można by... wiem, że to jest dyskutowane, czy to jest opowieść, czy to jest przypowieść. Dla mnie z punktu widzenia retorycznego jest takie, jest to bezwzględnie ostrzeżenie dla słuchaczy, że narażają się poważnie, jeżeli czegoś nie zmienią, czegoś nie porzucą, ponieważ ich to, co deklarują, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością życia, które prowadzą. Dobrze, przypomnijmy akcent. Akcent tego fragmentu jest taki, to jest gra na poziomie literackim specyficzna, bo
kiedy zaczyna się ta opowieść, wydaje się, że Jezus będzie ją toczył tak dwutorowo, tak? Będzie mówił o jednym, o drugim, o jednym, o drugim. Ale po tym pierwszym przedstawieniu jednego i drugiego okazuje się, że ta cała przypowieść, to całe podobieństwo, może bardziej nawet, koncentruje się na perspektywie tylko bogacza. Jest opowiadany tylko z jego perspektywy, co on widzi. I to jest ciekawe, bo przez to autor Łukasz opóźnia ten finalny wystrzał. A finalnym wystrzałem jest to, co jest w tej drugiej części. W krainie umarłych, podniósłszy oczy swoje, będąc w męczarniach, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Tak? Zwróćcie uwagę, pierwsza część jest znowu to, że umarł żebrak i zanieśli go na łono abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. W tym określeniu Łukasz wyczekuje nas i nie mówi, a jakie to miejsce. Tak? Cmentarz. I został pochowany. Tak, ale zwróćcie uwagę, dopiero w tej drugiej części dochodzi do ostrego skontrastowania jednego miejsca i drugiego. Tak? Bo w jednym, będąc w męczarniach, drugi jest na łonie Abrahama. Pochowanie odnosi się do ciała fizycznego. Tutaj jest mowa o duszach. Ja nie mówię, że tak nie jest, tylko chodzi o to, że od strony jakby, jak Łukasz opóźnia właśnie to, żeby pokazać, że ten, kto prowadził określone życie, wylądował dokładnie na poprzeciwnej stronie, jeśli chodzi o co do odpłaty, niż ten, którego nie chciał zobaczyć za życia. Tak? O to mi chodzi, że po prostu ten kontrast zostaje tutaj jakby opóźniony do samego końca. Tak? Ale to dobra, drobiazgi. Tutaj miała być przerwa, ale wykorzystaliście już ją, więc lecimy dalej. Dobrze, zbliżamy się w takim razie do miejsca tuż przed centrum. Czyli tu mieliśmy finanse. Finanse, egoizm, rzetelność, a po drugiej stronie też jakby angażowanie ich tak, aby sięgać tych, którzy stanowią margines, którzy stanowią środowiska słabe. Tak tutaj było to jakby to określone, te różne obszary. I plus to, że skrajny egoizm zdradza, że nie rozumiemy słowa albo go po prostu nie przyjmujemy, nie akceptujemy do swojego życia. Nie stosujemy go, tak? To co się dzieje w tym kroku tutaj? Liderzy a uczta królestwa. Tak to nazwałem. Właściwie powiedziałbym to, może by powinien to nazwać jakby stan nieprzygotowania liderów na moment objawienia się Chrystusa jako Pana Królestwa, tego, który do Królestwa zaprasza. Dobrze. I mamy dwa teksty. I tutaj się kajam w popiele. Kajam się, tak? Kajam się. W waszych materiałach jest inaczej. W waszych materiałach jest inaczej. W waszych materiałach są cztery cząstki, tak? W waszych materiałach jest tak. Myślałem, a potem zmieniłem. To przesunąłem tu, a to przesunąłem tu. I zrobiło mi się tak właśnie, jak tutaj widzicie. A teraz pozwólcie, mimo że tych tekstów nie znacie, to ja wam mimo wszystko powiem, o co chodzi, tak? To jest tekst o uczcie, na którą miał zaprosić gospodarz i o tym, jak mu się wymawiali. To jest jeden tekst. Po drugiej stronie mamy 15 rozdział Ewangelii Łukasza. Tutaj jest obraz ogólny. Ktoś mówi, że tam na tej uczcie, w Królestwie Bożym, to będzie super, co nie? I Jezus mówi, owszem, super, jest tylko jeden problem, zaproszeni mają to w nosie. Nie, to nie, łaski bzy. Tak? I teraz rozdział 15 pokazuje coś takiego, przejdziemy do niego za chwileczkę, że liderzy, uczeni w prawie i faryzeusze, boczą się na Jezusa dlatego, bo ma społeczność stołu z grzesznikami, którzy się nawracają, którzy pokutują. Im to nie pasuje. No, w ogóle do bania. I teraz problem polega na tym, że jedni liderzy i drudzy liderzy nie wyczuwają tego właśnie, że Chrystus zaprasza na ucztę, że Bóg zaprasza na ucztę, bo z tych czy innych względów właśnie stawiają sobie różnego rodzaju bariery.
I problem polega na tym, że w tym tekście pojawiają się tutaj ubodzy, ułomni, ślepi i chromi, tak? Pojawiają się tacy. I tam z kolei pojawiają się ci grzesznicy, celnicy i tak dalej, i tak dalej. I myślałem, że te oba teksty, ten i rozdział 15, kręci się wokół takiej opozycji. Nie wchodzą ci pierwsi jako pierwsi, ale ci ostatni wchodzą jako pierwsi, a ci pierwsi są jakby no, zapraszani. Tak? Myślałem, że tak to funkcjonuje. Ale jak się na tym dobrze pozastanawiałem, dobrze, tak sądzę, nie? To mówię, nie, te dwa teksty po prostu przedstawiają dwa różne obszary, w których jakby potknęli się liderzy. Ten tekst pokazuje, że potknęli się na tym, że się uziemili. No to moje to określenie takie, które znacie, tak? Uziemili się, przez to się uziemili. Kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Kupiłem 5 par wołów i je wypróbować, tak? Żonę pojąłem, tak? Zwróćcie uwagę, to są ważne rzeczy, bo jeżeli pamiętacie ten tekst wezwania do uczniostwa, to tam jest, bo nie wyrzucić wszystkiego, tak? A oni, w chwili, kiedy przychodzi zaproszenie na ucztę, kiedy Chrystus się objawia i mówi, jestem, oni mówią, no, ale mamy zajęcia takie, wiecie, mamy zobowiązania, no, mamy tutaj, no, sporo się dzieje tutaj ostatnio. Zwróćcie uwagę, jaki był sąd, tak? Sąd był pośród tego momentu, kiedy rutynowe działania zupełnie sobie fajnie szły, tak? Wszyscy się zajmowali tymi rzeczami, które po prostu mieli się zajmować. Żenili się, to, siam, to, wam, to, tak? I oni po prostu się świetnie mają, tak? Tyle, że po prostu już ta ich przestała interesować. W związku z tym ten tekst zmierza do tego, że po pierwsze, gospodarz od początku miał plan. Wielką wieczerzę zaprosił wielu. Taki jest plan. Rzecz w tym, że ci najbardziej wykwalifikowani wypinają się na to. Mają to w nosie. Tak? Z takich, a nie innych powodów. W związku z tym Jezus pokazuje, że ta sala i tak będzie zapełniona. Ale ci uziemieni nie będą mieć w tym udziału. Czyli znowu w pewnym sensie ten element takiego sądu poprzez wyłączenie z udziału, współudziału ze społeczności stołu, ze społeczności uczty. W związku z tym rozumiem, że w czasie tej rozmowy Jezus mówi tak. Po pierwsze problem polega na tym, że fajnie sobie tutaj gadacie o jakiejś uczcie w Królestwie Bożym, ale jesteście pierwszymi, którzy nie przyjmujecie mnie jako Chrystusa. Jak długo mnie nie przyjmiecie, czyli ten refren od początku tej sekcji całej, tak? Tak długo nie, tak długo tylko opowiadacie głodne kawałki, a nie wchodzicie w sprawę na poważnie. Nie rozpoznajecie po tych wszystkich znakach, które uczyniłem, że jestem tym, kim jestem i jestem tym, kogo należało oczekiwać. W związku z tym odczytuję ten tekst jako przestrogę dla tego ekipy. Jak długo jesteście uziemieni, tak długo nie możecie wejść w to. Tak? Jak długo inne rzeczy są dla was ważniejsze niż gospodarz i jego uczta, tak długo nie możecie wejść jakby w społeczność tego i doświadczenie tego. Co się dzieje w takim razie po drugiej stronie? Po drugiej stronie, czyli w tym tekście poniżej. To jest 15 rozdział Łukasza. Niektórzy już go słuchali do znudzenia. Darek Czyszczoń go wielokrotnie pewnie wałkował. Układ jest generalnie bardzo prosty, koncentryczny. Jest krótkie wprowadzenie, które pokazuje kontekst. I widzimy tam właśnie Jezusa, do którego się zbliżają ci wszyscy grzesznicy, celnicy i tak dalej. I potem reakcja tych liderów. Co oni o tym myślą? W środku mamy taki pierwszą część podobieństwa, która się skupia na tej zgubionej owcy i drachmie. Jest bardzo regularny taki budowa, wszystko się będzie zaraz widoczne. A potem rozwija się to podobieństwo w drugie o dwóch synach ojca i ich perypetiach odnośnie tego związku z ojcem. I tutaj mamy to właśnie to podobieństwo, które po prostu często jest określane właśnie o albo marnotrawnym synie, ostatnio częściej o miłosiernym ojcu. To wszystko historycznie chyba tak ewoluowało w różnych kierunkach. Natomiast ważne jest, żeby zobaczyć, jak to wygląda na poziomie konstrukcji, tak?
Na poziomie konstrukcji działa to tak. Zaczyna się ten pierwszy element od Jezusa i grzeszników, a potem są faryzeusze uczeni w piśmie, którzy szemrzą. Tak? Tak? Czyli taka jest sytuacja. Jezus i grzesznicy, a potem liderzy, którzy szemrzą. Potem mamy ten fragment o owcy i drachmie, który jest równoległy i on jest w centrum całości. A potem mamy tę przypowieść, która się składa z dwóch części. Pierwsza dotyczy młodszego syna, który no, doszedł do wniosku, że musi zaszaleć i mu się udało bardzo skutecznie do końca, zaszalał. A druga część skupia się na starszym synu. I na tym cały jakby problem polega, tak? Młodszy obrazuje tych, którzy uciekli daleko od Boga i żyli po swojemu, a starszy obrazuje tych liderów, którzy są w środku, są niby przy ojcu, nawet pracują na jego polu, tak? Ale też się pogubili. Też się pogubili i widzimy to po tym, że to, co jest w sercu tego całego fragmentu, to to, że liderzy utracili wrażliwość na czyjąś pokutę, na czyjeś nawrócenie. Utracili taką wrażliwość. Dla nich to jakby wykreowali na tyle jakby swój własny świat, że to, co się przytrafia przy okazji misji Jezusa, w ogóle jest dla nich wręcz obraźliwe, a nie radosne. Tak? Jezus w centrum tutaj tej całej wypowiedzi, widzimy jego wypowiedź o zgubionej owcy, a następnie o drachmie. Facet szuka owcy, która mu jedna ze stu odleciała gdzieś tam, szuka jej. Kobieta gubi jedną z drachm z 10, szuka ją w mieszkaniu, aż jeżeli się uda, no to w tym momencie jest radość i tak dalej. Problem z tym tekstem, może na razie to co nie jest problemem. Ewidentnie jest ten sam porządek. Ktoś coś ma, coś gubi, czegoś szuka, znajduje, ma radość i potem jest objaśnienie. Tak będzie właśnie, że większa nawet będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Tak? Czyli mówiąc krótko, przywołuje Jezus tych liderów do właściwej perspektywy wobec tego, kogokolwiek, kto się nawraca. Tak? Oni tą perspektywę kompletnie utracili. I dopóki doszli jakby z tym wypowiedzią Jezusa dotąd, to jeszcze podejrzewam, nie czują tego ciosu, który na nich się szykuje, tak? Ale my, już ponieważ wam pokazałem całość tego 15 rozdziału i wam skomentowałem, no to mówiąc krótko, sytuacja jest tego typu, że o ile ta owca obrazuje tych grzeszników, tych celników, tych, którzy łazili swoimi drogami, to to, co się dzieje z tą drachmą i z tą kobietą, to obrazuje właśnie tych, którzy byli blisko, którzy są w środku, którzy niby są jakby no blisko ciała w pewnym sensie, bo taka prawdopodobnie była funkcja tych 10 drachm, jeżeli to był ten element, jeżeli to była ta najbardziej prywatna część posagu tej kobiety. Ale ta drachma jakby ma sugerować, że i ci liderzy są zgubieni i też jeśli oni się nawrócą, to będą taką samą powodą do radości dla Boga i aniołów w niebie. Tak? Czyli oni postrzegają tylko to, że oni są we właściwym miejscu, ci liderzy, a Jezus się zajmuje jakimiś grzesznikami, nie wiadomo po co i sobie zawraca tym wszystkim głowę, a Jezus im mówi, nie tylko jedni i drudzy są zgubieni, tak? Przynajmniej w tym kontekście, jak to rozpoznaje, ale i jedni i drudzy, jak się nawracają, to w niebie jest radość. I zwróćcie uwagę, troszeczkę jest to podobne do tej sytuacji, kiedy Jezus był u faryzeusza Szymona i tam się pojawiła kobieta, jak to mówią, grzeszna. No i ten Szymon mówi, gdyby on wiedział i tak dalej, to by się nie pozwolił dotykać. A Jezus w sposób tam tak samo pokazał pewien wspólny mianownik i daje mu podobieństwo o dwóch dłużnikach. Duży dług, mały dług.
Jeden tylko problem. Ani jeden, ani drugi nie potrafi się wypłacić. Tak? Tutaj wobec tych liderów mówi coś podobnego. Jesteście niestety i jedni i drudzy w jakimś zakresie pogubieni i jedni i drudzy potrzebujecie po prostu nawrócenia. Tak? I wy jako liderzy przede wszystkim nie powinniście psioczyć na to, że tamci się nawracają, ale też jeżeli wy potrzebujecie nawrócenia, sami powinniście to nawrócenie podjąć. To jest o tyle istotne, że jeżeli pamiętacie, jaka była reakcja liderów uczonych w prawie i faryzeuszy na działalność Jana Chrzciciela, to było to takie sformułowanie, że właśnie ci liderzy odrzucili wyrok Boga o nich, tak? Czyli ludzie się dawali chrzcić, przychodzili do Jana Chrzciciela, a ci liderzy, co do zasady generalnie, mieli to w nosie. Przynajmniej tak podaje tekst Łukasza. Dobrze, to teraz pozwólcie, że skoncentruję się... dobra, teraz miałem powiedzieć coś odnośnie problemu tego tekstu. Jego przekaz zasadniczy moim zdaniem jest jasny. Problem polega tylko na tym, czy ten obrazy, które Jezus przedstawił, czy one rzeczywiście są bliskie faktycznej, rzeczywistej jakby sytuacji, z jaką ci odbiorcy mogli się spotkać. Czy rzeczywiście, jak jest pasterz i ma 100 owiec, jedna mu gdzieś ucieknie, to on zostawi te 99 i będzie dryndał za tą jedną? Czy to jest normalne w tamtej kulturze? Czy też Jezus w sposób tutaj nie dopowiada wielu rzeczy, które są oczywiste dla słuchaczy, a dla nas nie? Że po prostu, ja mając stado 100 owiec, pasterz nigdy nie jest sam na przykład. Bo to nagle zmienia coś innego. Co nie? Po prostu nie wiem do czego, jakie są granice jakby tego obrazu, który się tworzy u słuchaczy, kiedy Jezus mówi coś o tej owcy. Tak? Dla nas może się to wydawać zupełnie absurdalne, jak można zostawić 99 na pustkowiu i lecieć za jakąś jedną. A co z tą resztą? Tak? Pies sam przypilnuje? Może, nie wiem, a jak nie było psa? No, to rodzi pewne wątpliwości. Z tą jedną drachmą z 10 sytuacja się robi troszeczkę inna, tak? Bo ta drachma to mniej więcej wartość jednego denara. Jeżeli miała jedna z 10, to jest jedna 10, to już jest jakiś konkretny procent. Jeżeli to jest jeszcze coś, co się dla niej jest ważne emocjonalnie i jako zabezpieczenie, tak? Bo to jest coś, z czym ta kobieta może po prostu w każdej chwili zostać porzucona i to jest jej konkretne zabezpieczenie finansowe, no to jestem w stanie to zrozumieć, tak? Że to jest jakieś coś, ale przypuszczam, że istotniejsze rzeczy są właśnie to, żeby pokazać, że Bóg określone postawy ma wobec tych, którzy szukają, że i tutaj wymiata, aby sięgnąć i odnaleźć, i tam wybiera się choćby za jednym z bardzo, bardzo wielu i szuka i chce go odzyskać. Dobrze. Skupmy się tylko na tym starszym synu, bo o młodszym zostało powiedziane wszędzie zbyt już wiele, a ponieważ całość zmierza wypowiedzią właśnie do tych liderów, aby ich obudzić i jakby wrócić im rozsądek, to warto przypomnieć sobie jedną rzecz, tak? W jakim stanie był ten starszy syn? Starszy syn jest taki, że po żądaniu młodszego ojciec rozdzielił majątek. Czyli on już ma jakieś swoje dziedzictwo, coś otrzymał. Trzeba powiedzieć, że wytrwał przy ojcu, zostaje przy nim i pracuje na tym gospodarstwie. Tak? Taki jest obraz tego starszego. Widzimy, że po powrocie, tak, był w polu. Aha, właśnie, jak to widzę? Widzę to takie raz, dwa, trzy takie stopnie, tak? Pierwszy pokazuje, gdzie był syn, był w pracy, tak? Czyli po prostu właśnie na tym, co w pewnym sensie już było jego, bo ojciec to rozdzielił. Na dole ojciec potwierdza, synu, dokładnie jest napisane tutaj dziecko, tak? Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Stąd ten element pracy, pracuje w pewnym sensie u siebie też ten starszy syn. Kiedy tutaj pyta się, co się tam dzieje za impreza, no to usługa mu tłumaczy, że właśnie ojciec zaczął się cieszyć, bo wrócił do niego syn, ten młodszy. Tutaj ojciec potwierdza, należało się zaś weselić i radować, tak? A na końcu mówi, że go zdrowym odzyskał, tak? I tutaj ojciec mówi, że ten brat twój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się, tak? Czyli w pewnym sensie zmierza do tego, w tej pierwszej warstwie, do tego, że ten starszy brat powinien się również cieszyć, że młodszy, może głupszy, ale jednak młodszy, opamiętał się, wrócił
i się jakby ułożyło, tak? Jeżeli starszy tego nie rozpoznaje jako powód do radości, to mu się coś pozajączkowało, jako bratu, jako dziecku tego ojca, tak? Dobrze, warstwa druga, widzimy, że się rozgniewał w związku z tym, ale w tym elemencie, w wersetach 29-30, jakby tłumaczy się z tego swojego zagniewania, tak? Co go wkurzyło. I dzięki temu tekstowi właściwie możemy lepiej wejrzeć w to, w jakim on wewnętrznym stanie się w ogóle znajdował. I co robi ojciec, kiedy ten nie chce wejść na tą ucztę? Otóż wychodzi do niego. Czyli zwróćcie uwagę, mamy podobną sytuację. Tamten syn młodszy opamiętał się, rusza do domu z ojca swojego, ojciec go wypatrzył, wstaje i dawaj, to nie? A tutaj robi to samo. Oczywiście nie musiał biec, bo po prostu syn był przy domu, przed domem, ale też do niego wychodzi i go zaprasza, tak? Więc co do jakby sedna gestów, wykonuje dokładnie te same gesty. To jest dla nas ważne, bo mówimy o aktualnych liderach, tak? Jezus chce odzyskać tych aktualnych liderów, faryzeuszy i uczonych w prawie. Czyli nadal dla niego mają olbrzymią wartość. Nadal ich tutaj, przez to mówi, ojciec do nich się w pewnym sensie przez ten obraz zwraca, dziecko, tak? I uznaje to, że oni rzeczywiście wykonują niemałą część pracy. Ale, trzeba powiedzieć tak, zdrowo im się pozajączkowało, tak? No więc teraz wypunktuję parę rzeczy, które moim zdaniem gdzieś tutaj u tego starszego brata nie zadziałały. Nie rozpoznaje swojego dziedzictwa. Mówi, że nigdy nam nie dałeś. Ale dziecko kochane, o czym ty mówisz, tak? Przecież to było twoje, tak? Nie umie korzystać z tego dziedzictwa. Traci bardzo ważny element ze swojej perspektywy na ojca, tak? On w jakiś sposób czegoś od ojca oczekuje, albo czegoś się po nim spodziewa, jakoś sobie go wyobraża i się myli w tym swoim obrazie ojca. Traci bardzo ważny element ze swojej perspektywy na brata, tak? Ten brat jakby przestał być troszeczkę dla niego bratem. No, niebezpieczna sytuacja. Źle porządkuje wagi spraw. Nie utrzymuje perspektywy ojca na całość sytuacji, ale zaczyna jakby patrzeć na całość przez pryzmat swojego jakby zaangażowania, oddania i tak dalej. Niebezpieczna troszeczkę sytuacja. Nie daje przestrzeni ojcu na jego dobro. No w pewnym sensie, tak? Jak to jest? On to roztrwonił, tak? Ale w czym problem? Ale wrócił. Nie daje przestrzeni bratu na zmianę i powrót, tak? Podejście takie zero-jedynkowe, bardzo surowe. I no, ci, co byli na ostatnim wykładzie, to ja muszę tutaj małą dygresję zrobić. Ostatni ten element poprzedniego wykładu to było zastanawianie się nad rolą trzeciego sługi przy podobieństwie o rozliczeniu tego króla, który powrócił. Czytając ten tekst i rozmyślając nad tym, że po prostu tamten trzeci sługa musi być do objaśnienia w ramach kontekstu tej całej sekcji, tego całego materiału tutaj jest. Jestem teraz przekonany, chyba że mi się zmieni, że ten trzeci sługa to ci aktualni liderzy, którzy mają bardzo zły obraz swojego Boga, jako bardzo surowego, bardzo jakby ograbili go z miłosierdzia, z cierpliwości i w pewnym sensie trwają w pewnym zasklepieniu, niby chcą chronić słowo, chcą chronić prawo, ale nie wydają jego owoców. Tak? W dużej mierze po prostu to miłosierdzie, które miało, którego właśnie nośnikiem było słowo, przez tych liderów ono się nie wylewa. Tak? To dobro, które było właśnie w prawie i w słowie, przez nich nie idzie dalej. Tak? W związku z tym pojawiają się te liczne obrazy, drzewa, które nie owocuje, no, nie wydaje owocu i tak dalej, i tak dalej. Tak jest teraz jakby troszeczkę po tym jakby spojrzeniu znowu na cały kontekst. No troszeczkę wracam do tego poprzedniego wykładu, ale myślę, że tak to jest. To wielkie uznanie, które jednak się tutaj pojawia, pomimo tych błędów aktualnych liderów, no jest niezaprzeczalne, tak? Jezus odnosi się z olbrzymim szacunkiem do tego, w jakim miejscu oni są. Co nie zmienia faktu, że wzywa ich do nawrócenia. Tak? Co nie zmienia tego faktu, że po prostu
pewne perspektywy uciekły im i w związku z tym nie mogą uczestniczyć w pełni w tym, co przychodzi do nich razem z Chrystusem. Dobrze. Rozumiem, że jeszcze mamy trochę czasu, bo jest za 15:15. Tak. Okej. Okay. Dobrze. Wiecie co, to w takim razie zróbmy tak. Nie chcę już was bardzo wałkować. Została nam ostatnia sekcja. Zróbmy sobie 5 minut przerwy, a potem się zajmiemy tym centrum i... No i tyle.